Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was dzisiaj ponownie z Hervé Touletem i jego książką Kolory. Książka dość podobna, jeżeli chodzi o wykonanie, o styl zabawy i rozwijanie kreatywności do Naciśnij mnie. Pamiętajcie książkę z kropkami i poleceniami, które nam należało wykonywać? Polecenie typu potrzyj kropkę, naciśnij kropkę, naciśnij tylko żółte kropki, potrząśnij książką. Tak, to właśnie ta sama książka i ten sam autor. Tym razem bawimy się kolorami. Będziemy nie tylko naciskać, pocierać i trząść książką, będziemy również mieszać kolory. Będziemy zaciskać mocno kartki i patrzeć, co się stanie, jeżeli mocno przyciśniemy stronę, co się stanie, jeżeli na przykład wymieszamy kolor niebieski z żółtym. Co się stanie, jeżeli na przykład kilka kropek do kilku jasnych kolorów dodamy czarny, dodamy biały. Książka, która w niesamowity sposób pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność. A najpiękniejsze jest to, że wszystko to, co jest w tej książce, można przenieść na papier i po przeczytaniu mamy na przykład gotową zabawę z dzieckiem. Uwierzcie mi, to nie jest zabawa na 5 minut, ponieważ dzieci uwielbiają farby, uwielbiają się brudzić, uwielbiają mieszać, należy im tylko na to pozwolić. Dać wolną rękę, oczywiście zabezpieczyć wszelakie szybko brudzące się i niespieralne rzeczy, ubrać swobodnie, ubrać tak, że nie będzie szkoda tych rzeczy i zabawa gwarantowana. Ja spróbowałam raz z dziećmi i powiem Wam, że bawiłam się niesamowicie tak samo dobrze jak one. Także chyba z takiego zabawowego brudzenia się to tak naprawdę się nie wyrasta. Wszystkiego dobrego i bawcie się dobrze w kolory.